Cześć, ja jestem Łukasz, witam Was na kanale Rodzinka w NL. Jest piąteczek, ja wracam z pracy i dzisiaj Wam powiem mniej więcej, jak to wyglądało, że akurat z Moniką jesteśmy w Holandii, oczywiście naszym lunką, ale ona ma dopiero miesiąc, my jesteśmy już tu szósty rok, można powiedzieć, się zaczął niedawno. Ogólnie sprawa jest prosta, w Polsce się zrobiło trochę problemów finansowych. No i żeby się odkuć w Polsce, byśmy musieli tak z 10-15 lat to wszystko spłacić, żeby było na zero. Więc nadarzyła się okazja, okazało się, że moja znajoma jest rekruterką w Holandii. Sprowadza tutaj ludzi, jest pośrednikiem, współpracuje z różnymi agencjami. No więc zaproponowała, przyjedźcie do Holandii, zobaczycie jak to jest. My się nastawialiśmy tak, pojedziemy, zobaczymy, w sumie spakowaliśmy wszystko co mieliśmy. Wcześniej mnie kolega namawiał na Holandię, ale ja zawsze mówiłem, no ja nie znam języka, mam z tym zawsze, miałem zawsze problemy, jak chodzi o takie rzeczy i się bałem. No ale tutaj jednak sytuacja trochę przycisnęła i stwierdziliśmy, że no fajnie byłoby się odkuć. W sumie nic nie tracimy, bo no, w Polsce znaleźć tam pracę, no to u nas to nie był jakiś większy problem, tylko chodziło o to, że to nie były jakieś takie pieniądze fajne. No więc napisałem do tej koleżanki, że no decydujemy się, dostaliśmy termin, informację gdzie będzie praca, jak będzie wyglądało to godzinowo, finansowo. Stwierdziliśmy, że no to jest duża jednak różnica w porównaniu do tego co mieliśmy w Polsce. No i przyjechaliśmy i pierwsze co nam się udało też fajnie trafić, bo na hotel, bo zaczynaliśmy oczywiście od hotelu roboczego, pod hotelu Eisenbiura. No i mieliśmy o tyle szczęścia, że my przyjechaliśmy w sobotę, a większość ludzi zjeżdżała się w niedzielę. I na tym hotelu, gdzie właśnie byliśmy, tak naprawdę my mogliśmy wybrać pierwszy pokój i nam się udało, bo wzięliśmy sobie po prostu pokój, który miał pełno okien, był przejrzysty. Chyba największy nawet, jak chodzi o tą kwestię. Bo co było niefajne na dzień dobry, jak zobaczyliśmy inne pokoje, były pokoje, które miały, były pokoje, które nie miały okien w ogóle, okna wychodziły na korytarz, a cena za taki pokój była tak, praktycznie taka sama, bo my na początku płaciliśmy około 90 euro tygodniowo, już jak się wyprowadzaliśmy z hotelu, no to było 95 euro. A później się okazało, że te pokoje dlatego nie mają okien, bo były czwórki i z czteroosobowych zrobili po dwa pokoje dla osób. Dlatego powiem Wam tak, jeżeli chcecie przyjechać na dłużej, no to taki hotel to jest dobry tylko na początek, potem polecam szukać mieszkania. Mimo, że jest trudno w Holandii naprawdę znaleźć mieszkanie, czasami graniczy z cudem, my jesteśmy dowodem, że jak się szuka, to można znaleźć. Aktualnie wynajmujemy mieszkanie trzypokojowe, 90 metrów kwadratowych z takim małym pseudoogródkiem, można powiedzieć, bardziej takie patio jakby, ale mamy parking pod domem, dużo miejsca, więc jest miejsce i dla dziecka, i dla nas, więc to jest bardzo fajne, a ogólnie nagrania z naszego mieszkania są na filmie z Baby Shower, gdzieś może tutaj będzie link, ewentualnie w opisie filmu. Początek był taki, że byliśmy na tym hotelu. No i jednak w pewnym momencie stwierdziliśmy, wspólna kuchnia z innymi ludźmi, gdzieś tam za ścianą obcy ludzie, no i dla nas to nie było fajne. W Polsce wcześniej wynajmowaliśmy też mieszkanie, tylko że dwupokojowe. No i tak jak się samemu mieszka w takim mieszkaniu, nagle idzie się na taki hotel, gdzie są imprezy, gdzie dzieją się różne rzeczy naprawdę i ci, którzy byli w Holandii czy za granicą, to wiedzą, że takie hotele to jest jedna wielka imprezownia. I dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, taki hotel jest dobry tylko na początek, chyba że ktoś przyjeżdża tak na, typowo na sezon, na tam 2-3 miesiące, czy tam nawet na pół roku, no to jest spoko, no bo ty przyjeżdżasz, pracujesz, śpisz, czasami wiadomo, można się gdzieś tam weekend zrelaksować, no ale tak na dłuższą metę dla mnie to nie jest fajne, chociaż my mieliśmy po sąsiedzku panią, która już 7 lat potrafiła tak żyć. Wiadomo, że musiała mieć przerwy między agencjami, ale to też jest inny temat. No ale dla nas ten hotel to nie było to, co my chcieliśmy. Udało się po kilku miesiącach praktycznie wynająć studio w Kampen. Tam w ogóle zaczęliśmy nagrywać pierwsze filmy.
jeszcze były dwa inne mieszkania, w tym bungal. No ale jak chodzi o bungale, no to też nie polecam. I co jest ciekawe, że ten bungal załatwił nam makler. I jedna rzecz tutaj istotna, jeżeli będziecie w Holandii, nie wiem jak to wygląda w innych krajach. Jeżeli wam makler mówi, że załatwia wam bungala, to to już jest albo jakiś oszust, albo tam jest jakiś przekręt. Bo jeżeli makler załatwia oficjalnie coś, a na bungalu formalnie nie można mieszkać, nie ma meldunków, bo to są parki wakacyjne, no to już tutaj wali przekrętem. No my na początku po prostu cieszyliśmy się, że po prostu jest gdzie mieszkać, bo było ciężko coś znaleźć, a mieszkając w studio, gdzie to jest jedno pomieszczenie i do tego tylko toaleta i prysznic, no to spać, gotować w jednym pomieszczeniu to jest słabe, jeszcze tam żyć. Tam nawet nie były okna otwierane, tylko drzwi na ogród malutki, który był w sumie dwa razy większy jak to miejsce, gdzie mieszkaliśmy. No ale teraz udało się znaleźć mieszkanie, co jest ciekawe, to nie było mieszkanie znalezione ani przez maklera, ani przez żadną jakąś tam stronę z mieszkaniami, wprost przez holenderski marktplaats.nl szukaliśmy. I co jest ważne, jeżeli szukacie mieszkania, tak jak mówiłem, jeżeli wam zależy, to pierwsze co, pytajcie o meldunek. Jeżeli wam pomówią, że nie ma opcji meldunku, coś jest nie tak, jest to nieoficjalne, nielegalne, no bo każdy ma obowiązek tutaj być zameldowanym. Chyba że mieszkacie na hotelach, jestem biura, jesteście pracownikami tymczasowymi, no to okej, wiadomo o co chodzi. Ale naprawdę jak szukacie mieszkania, pytajcie pierwsze co o meldunek. Jeżeli wam jakiś makler mówi, że tutaj nie ma meldunku, że nie ma takiej opcji, no to po prostu, jeżeli musicie, no to wiadomo, się wynajmie, ale jeżeli jesteście zdania, że chcecie mieć tu meldunek, do tego jeszcze dochodzi, tak jak my mamy dwa samochody, to samochody muszą być gdzieś zarejestrowane, trzeba mieć ten adres. Teraz nam zrobili taki wałek, że jak mieliśmy auta i potrzebowaliśmy tego meldunku, zameldowali nas na hotel pracowniczy. Później się w ogóle już przy wymeldowaniu okazało, że właściciel agencji i tego hotelu nawet nie wiedział, że my mamy tam meldunek. On był zdziwiony, że my tam po listy w ogóle przyjeżdżaliśmy, bo wiadomo, na park nawet poczty nie można przesłać. Wszystko szło na hotel. No i jest to słabe. No ale mówię, teraz udało nam się wynająć, może kiedyś uda się kupić, jest taki plan, bo na początku ogólnie chcieliśmy tylko spłacić zobowiązania, wrócić do Polski i to było na tyle. No ale teraz urodziła nam się córka, tutaj jakbym chodziła do szkoły, no miała na pewno by lepiej, bo sobie trzy języki może na dzień dobry ogarnąć. To już jest lepszy start, nawet gdybyśmy kiedyś wrócili do Polski. No i na tą chwilę ja wam dziękuję za odcinek. Ja jeszcze jadę na stację, bo rezerwa mi się zapaliła, zobaczymy po ile benzyna chodzi. No i to byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie naszych początków, jak zacząć taką pracę w Holandii, bo nasza koleżanka cały czas jest tą rekruterką. W ogóle też jest taka propozycja, piszcie, czy byście chcieli z taką rekruterką wywiad, żebym zrobił, bo mam tu wywiady już i z TikTokerami, i z pisarzem. No i też chcę namówić koleżankę, która jest rekruterką, do tego jeszcze prowadzi inne zajęcie, żeby też tutaj nam mogła opowiedzieć, jak to wygląda, gdzie wysyłać CV, na co patrzeć, bo to też jest istotne, bo są hotele, które naprawdę no nie są fajne. No my mieliśmy w miarę ok, ale dla mnie mieszkanie z innymi ludźmi to nie było to, czego ja oczekuję, ale na szczęście jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i jest fajnie, nagrywamy dla was. Mała ma swój pokój. No i tak naprawdę na chwilę obecną w Holandii chcemy zostać na stałe. Ja w tym momencie się żegnam, bo dojeżdżam już powoli do domu. Trzymajcie się, cześć. Pogoda holenderska, ale ja zaczynam weekendzik. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, lajkowaniu. Oczywiście jakiś komentarz. Narka, hej. A ja zjechałem na stację, bo zapaliła się rezerwa. I aktualna cena euro 83. Dobra, można jechać do domu i zaczynamy weekendzik.